W studiu są już moi i państwa goście. Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, klub PSL Koalicja Polska. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór panie senatorze i dobry wieczór państwu. To Michał Kamiński zapowiedział drugiego gościa, Jan Maria Jackowski, senator niezrzeszony. Do niedawna Prawo i Sprawiedliwość, państwu. Ale jak rozumiem cały czas serce raczej po prawej stronie. Tak jest, poglądów nie zmieniłem, ale nie jestem członkiem klubu. Panowie, chciałem spytać na razie o taką bardziej geopolityczną sprawę dotyczącą tego, co się dzieje na Ukrainie. Jutro w Turcji mają się spotkać szefowie dyplomacji Ukrainy i Rosji. Mają, trudno powiedzieć, dyskutować, negocjować jakieś warunki. Wiemy, że toczyły się rozmowy wcześniej na Białorusi, tych delegacji niewiele uzgodniono. Czy panów zdaniem tutaj może dojść do jakiegoś przełomu? Michał Kamiński. Wie pan, ja mam wrażenie, że taktyka Ukraińców, a także taktyka Stanów Zjednoczonych, które tutaj odgrywają bardzo istotną rolę, jest w moim przekonaniu już dzisiaj dość przejrzysta. To jest kwestia utrzymania frontu militarnego na Ukrainie jak najdłużej, to znaczy jak najdłużej stawiania oporu przez Ukrainę rosyjskiemu agresorowi, a z drugiej strony strony, no nie chcę używać takich słów, wykrwawiali i niszczyli swoje morale, sprzęt, życie, zapasy w tej wojnie, która będzie wpływać na sytuację wewnętrzną, także poprzez drugi front, który Amerykanie dość skutecznie na świecie zorganizowali, czyli front ekonomiczny. I ja dzisiaj nie mam żadnych wątpliwości. Mówimy o sankcjach oczywiście. Przepraszam, że ja się nieprecyzyjnie wypowiedziałem. Ja dzisiaj już nie mam żadnych wątpliwości, że tym scenariuszem numer jeden, na który grają Amerykanie, ponieważ są profesjonalistami, to zapewne mają kilka scenariuszy w zależności od rozwoju wypadków, ale tym scenariuszem numer jeden, na który grają Amerykanie, to jest wewnętrzny przewrót w Rosji. Oni chcą w moim przekonaniu doprowadzić do jakiejś powtórki z takich trzech momentów rosyjskiej historii, w których niepowodzenia wojenne prowadziły do głębokich przeobrażeń wewnętrznych. Pierwszym razem to była wojna 1905 roku, kiedy Rosja... Wojna z Japonią. Rosja ruszyła na, w swoim mniemaniu wtedy, niedorozwiniętych Azjatów, którzy no dość brutalnie pokazali Rosji wtedy jej miejsce. No flota bałtycka płynęła przez pół świata i dostała łupnia pod Tsushima. Dostała pod Tsushima. Wielu naszych rodaków, zresztą guberni radomskiej, łomżyńskiej, siedleckiej, poległo pod Portem Arturem i część z nich zresztą służyła pod Tsushima też jako marynarze. Także późniejsi polscy bohaterowie, ale to zupełnie inna historia. Później mamy wojnę w Afganistanie, której klęska doprowadziła do, czy niepowodzenie wojenne doprowadziło do upadku Związku Radzieckiego, a przedtem jeszcze w I wojnie światowej niepowodzenia wojenne i kryzys z tym związany doprowadził do tego, że władza w Petersburgu upadła. I proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, na jeden fakt. Historia Rosji pokazuje, że w Rosji władzę zdobywa się i traci w wielkich miastach. To jest pewien paradoks. Te wielkie miasta są oderwane od Rosji, tak naprawdę. Żyją innym światem, ale władzę się zdobywa właśnie... No tak, w Moskwie, jak się mówi, że jak chcesz być w Rosji, to wyjedź z Moskwy. Puć Janajewa został obalony nie na Syberii, tylko został obalony na ulicach Moskwy. To liberalna i wtedy i dziś Moskwa, na rosyjskie standardy, obaliła tamten pucz. Moim zdaniem dzisiaj najbardziej boleśnie skutki sankcji odbierają dwie grupy w Rosji. Jedna grupa to jest to wąskie grono przy Putinie, bo ich to bardzo boli. Mówił pan przed chwilą o przypadku pana Sołowiowa, którego trudno nazwać dziennikarzem. W zasadzie inne słowa się cisną na usta, żeby go opisywać, które zazwyczaj stosuje się do osób lekkich obyczajów. Natomiast więc pan Sołowiow, inni ludzie blisko Putina codziennie tracą domy, konta im nagle znikają, możliwości podróżowania i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, no do nich dociera także, że być może będzie trzeba za to odpowiedzieć, jeżeli czegoś nie zrobią. I
druga, nie mniej ważna grupa, dużo liczniejsza i dużo bardziej pluralistyczna politycznie, to mieszkańcy wielkich miast. Bo oni, panie redaktorze, chodzą dzisiaj w Moskwie i widzą znikające w głównych centrach handlowych najlepsze marki, do których byli przyzwyczajeni, kolejne firmy przestające działać, pensje tych ludzi, często bardzo nieróżniących się w swoim sposobie bycia i życia od średniej klasy warszawiaków, poznaniaków czy wrocławian. Ci ludzie nagle z dnia na dzień widzą, że traci wartość ich pensja, bo denominowana w dolarach nagle zaczyna być śmiesznie mała i tak dalej, i tak dalej. I w nich ten potencjał buntu w miastach też narasta. I na to, jak sądzę, grają Amerykanie, ale cały ten scenariusz można by włożyć do śmieci, gdyby nie heroizm Ukraińców na froncie. I do tego jeszcze wrócimy, panie senatorze. Pan uważa, że te rozmowy mogą przynieść jakiś przełom? Mówię o rozmowie Ławrowa z Dmytro Kulebą, szefem ukraińskiego MSZ-u. Nie sądzę, żeby te rozmowy przyniosły na tym etapie przełom. Ja dość bardziej ostrożnie niż pan marszałek Kamiński oceniam sytuację, ponieważ czytałem wczoraj raporty, które były publikowane, wywiadu amerykańskiego, więc straty rosyjskie nie są takie, jak podają Ukraińcy. Rosja też prowadzi pewną grę. Od 2 do 4 tysięcy, a nie 12 tysięcy. A nie 12. Poza tym to jest 15% zaangażowania na razie sił zbrojnych rosyjskich i to jest żołnierz, który, że tak powiem, nie jest doświadczony. To mówimy o skali tym, całej armii rosyjskiej. Tak, i mówimy też o sprzęcie, który został użyty, który doskonale pamięta czasy Układu Warszawskiego. Nawet można to po tym sprzęcie poznać. Ja uważam, jako historyk to mówię, który też pisał o Rosji, uważam, że Zachód niestety nie docenia imperialnej siły Rosji i logiki imperium, które ma Rosja, ponieważ przyjmuje te standardy zachodnie, a więc PKB na głowę mieszkańca, to, że Rosja jest 11 krajem gospodarczym, to, że ma przestarzałą strukturę, że nie jest innowacyjna i tak, to wszystko to jest prawda. Absolutnie to jest prawda. Natomiast tam inaczej są traktowane prawa człowieka, inaczej relacja państwo-obywatel, inaczej jest ta duma rosyjska z tego bycia imperium i tak dalej. I to są te czynniki, które również w tym konflikcie są niestety ważne. Ja bym chciał, żeby ten scenariusz, który pan marszałek zarysował, no był, znaczy takiego przewrotu, nazwijmy to w skrócie, w Rosji, żeby to on się spełnił. Nie wiem, czy tak będzie. Natomiast wydaje mi się, że my musimy patrzeć na ten horyzont konfliktu tak, że prawdopodobnie ta ofensywa na Ukrainie będzie trwała do kwietnia. A więc to nie jest kwestia paru dni. Takie informacje do mnie dochodzą, że zaczną się wtedy rzeczywiście jakieś rozmowy już takie poważniejsze na temat przyszłości Ukrainy. Natomiast rzeczywiście ten moment dla nas, dla Polski jest szczególnie trudny, pomijając ten dramat. Do sytuacji tak, polskiej jeszcze wrócimy za chwilę. Ale ten dramat jest rzeczywiście potężny. Natomiast ja bym tutaj też zauważył, że jednak w ramach NATO następuje pewna zróżnicowana podstawa. Tu pan marszałek wspomniał właśnie Amerykanie, tak, ale proszę zauważyć, że już na przykład Niemcy w tej chwili troszeczkę inaczej na niektóre kwestie patrzą w kontekście przyszłości. Nawet w kontekście sankcji. Proszę zauważyć, że ten pomysł, żeby w ogóle zamrozić zakup ropy naftowej, czyli odciąć finansowanie w ogóle reżimowi Putina, no nie spotyka entuzjazmu. No tak, ale Amerykanom też jest łatwo powiedzieć. Natychmiast przerwimy tak, zakup ropy, więc, ponieważ ale oni... Ale mówię, że tu też nie jest tak, że całe NATO jest, że tak powiem, bardzo jednolite w zakresie tych sankcji gospodarczych. Tak, ja myślę, co też ma istotne znaczenie na obraz tej sytuacji. Nie, znaczy ja uważam, że przepraszam. No to jest takie echo po prostu takiej bez przerwy osłabiania Zachodu. Znaczy, to jest bez przerwy takie typowe dla polskiej prawicy, tylko takie łapanie tej melodii z Kremla. A pokłóceni, a miękko. No to tak miękko, że widzimy, jak ryczą. To jest realizm. Ja panu nie przeszkadzałem. Jak ryczą na antenie, bo tracą pieniądze. Oczywiście, że Zachód nie jest idealny. To jest jasne, że nie jest idealny. Pan senator Jackowski może mieć mnóstwo powodów, żeby ten Zachód krytykować. Tym niemniej to ze wschodu ludzie uciekają na Zachód, a nie odwrotnie, panie senatorze. I dzisiaj pana koledzy muszą milczeć.
na temat swojego eurosceptycyzmu i plucia na Zachód, co pan przed chwilą próbował tutaj znowu uskuteczniać, właśnie dlatego, że dzisiaj każdy Polak widzi, że ten być może niedoskonały Zachód, ale on nas broni, jego standardy w Polsce daleko niedoskonałe. I ten mający mnóstwo kłopotów Zachód w dalszym ciągu jest nieporównanie lepszy od Wschodu i to on nam gwarantuje bezpieczeństwo. Ja myślę, że, ale chcę, nie, myślę, że panu senatorowi nie o to chodziło. Ale ja chcę tylko dokończyć, bo jednak Amerykanie i to Joe Biden wydaje się dość mocno postawił, w jakimś sensie można powiedzieć, że mści się na Putinie za poparcie dla republikanów i teraz w jakimś sensie chce pokazać Putinowi, że no, wkładanie ręki w amerykańską politykę, co on robił, musi też się spotkać z jakąś karą, ale Joe Biden narzucił twardą politykę Zachodowi, wbrew temu, co mówił pan senator. Jednak te sankcje są bezprecedensowe. Jednak te sankcje bolą. Myślę, że pan senator też się trudno mieć pretensje do ręki. Ale ja bym chciał, panie redaktorze, Tak. Trudno mieć pretensje do Niemców czy do Polaków, bo pewnych sprawach nie jesteśmy tak, czy ten rząd, czy każdy inny, nie jesteśmy panie marszałku, tak bardzo ja bym powiedział tak, no ja nie, w przeciwieństwie do pana marszałka nie patrzę ideologicznie na tę kwestię, tylko patrzę jako historyk, który badał historię Rosji i też badał procesy i fenomen Imperium Rosyjskiego, który jest Zachodowi trudno zrozumieć. Przecież w latach 80. wszyscy sowietolodzy mówili, że Związek Radziecki będzie trwał wiecznie. Pomylili się. Nie doceniali, przeceniali siłę wtedy tak samo później nie doceniano siłę Rosji jako państwa agresywnego, które odbudowuje swoją imperialną doktrynę polegającą na konsolidacji wpływów na terenach, które Rosja uważa za swoje odwieczne czy od dłuższego czasu swoje, które również niestety obejmują Polskę. I z tego punktu widzenia patrzenie na Zachód jako na taki monolit to jest właśnie takie ideologizowanie i wygładzanie rzeczywistości, którą mamy do czynienia. Ale oczywiście, że Zachód nie jest monolitem. I co więcej, w bardzo wielu sprawach bardzo dobrze, że nie jest monolitem, no bo tym się odróżnia od Wschodu, że szanuje pluralizm. Też trudno, żeby kilkadziesiąt państw zgazało się we wszystkim mają różne sprawach. Interesy, panowie, różne backgroundy kulturowe. Więc chciałem przejść do spraw polskich, ponieważ mamy dzisiaj w Sejmie na tapecie specustawę, która ma pomóc właśnie w pomocy Ukraińcom, którzy tutaj przybywają, już prawie 1,5 miliona przekroczyło granicę w ciągu ponad tygodnia. No i Prawo i Sprawiedliwość postanowiło wrzucić do tej ustawy przepis dotyczący tak zwanej bezkarności urzędniczej. Wczoraj Sejmowa Komisja niespodziewanie odrzuciła ten przepis. Dzisiaj w poprawce ten przepis wrócił. Znowu Komisja zaopiniowała negatywnie, no ale wszystko rozstrzyga jak zwykle sala plenarna. Panowie, po co taki przepis? Znaczy chyba tylko po to, żeby rząd przestraszył się najwyraźniej, czy może nawet nie rząd. Miejmy nadzieję, że nie rząd, tylko niektórzy fanatycy w Prawie i Sprawiedliwości przestraszyli się, co to będzie, jak nagle Polacy się przestaną o coś kłócić. Bo nagle się okazało, że potrafimy. W trudnej sytuacji potrafimy się zjednoczyć, potrafimy powiedzieć, okej, zapominamy o tym, co nas dzieli, bo są sprawy ewidentnie, które nas łączą. I tutaj chwalimy prezydenta za to, co robi, popieramy w dobrych sprawach rząd i myślę, że tutaj solidarność z naszymi władzami ze strony opozycji jest przedstawiana. No i nagle mamy coś, co trzeba zakwalifikować jako rzecz wyjątkowo ohydną moralnie, bo oto na fali zupełnie szczerego, ponadpartyjnego, ponadideologicznego, spontanicznego zrywu Polaków, jakim jest chęć pomagania Ukraińcom, bo to widzimy po prostu na każdym kroku. To widzi też cały świat i bardzo nas za to chwali. To jest taki moment, w którym możemy być bardzo dumni też z naszego wizerunku na świecie, bo Polska się jawi jako kraj przyjazny innym ludziom w potrzebie. No to przy okazji ustawy, która ma w jakimś sensie pomóc nam poradzić sobie z tym problemem, przemycanie projektu, który ma zapewnić bezkarność jakimś hochsztaplerom, no jest rzeczą po prostu ohydną moralnie. I bardzo dobrze, że dzisiaj się znajduje po raz drugi większość w tym Sejmie, która mówi, no nie panowie, nie o to chodzi w jedności narodowej, bo nie chodzi w jedności narodowej o złodziejstwo i nie chodzi o to w pomaganiu Ukraińcom, żebyśmy my pozwalali przy okazji jakimś hochsztaplerom robić swoje geszefty. Panie senatorze, komu najbardziej zależy na tym, żeby taki przepis został uchwalony? Bo to jest już kolejna taka próba. Pierwsza miała miejsce w 2020 roku. Wtedy upadło to ze względu na sprzeciw Solidarnej Polski. Dzisiaj Solidarna Polska, też trzeba przyznać,
też jest sceptyczna wobec tego przepisu. Komu na tym zależy? No, na pewno nie zależy, tak jak przedstawiał to premier Morawiecki, samorządowcom. Tak, bo stowarzyszenia samorządowców, organizacje potwierdziły, że tutaj bynajmniej na ten temat nie były konsultowane, więc proszę się na nie nie powoływać. Oczywiście to miał być nośny tak propagandowo chwyt, że tutaj samorządowcy, że to chodzi o tych samorządowców. No ale myślę, że odpowiedź jest oczywista. No, kto podejmował decyzje, które po prostu naraziły Skarb Państwa na straty? Czyli rozumiem, co? Respiratory? No respiratory, to są właśnie te zakupy z czasów początku pandemii. A wybory kopertowe? Maseczki, wybory kopertowe. A więc to jest ten obszar osób, które mogą się czuć w jakiś sposób zagrożone i dla nich ten przepis byłby no, pewną deską ratunkową w trudnej sytuacji. Ale cieszę się, że pan senator to mówił, my się możemy w wielu sprawach ideologicznych nie zgadzać, ale pan senator od początku tej kadencji i wcześniej zawsze dbał o pewne standardy i miał o to kłopot. Pan senator zawsze był przeciwny. Ja byłem przepisowi. Tak. Byłem, nawet jak pan był w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Byłem przeciwny i uważam, że to jest po prostu straszne przy okazji tego, o czym mówił pan marszałek Kamiński. Rzeczywiście ponad podziałami jest pewien konsensus, ustawa, która dotyczy no, rozwiązania kwestii uchodźców w Polsce i tak dalej. Bardzo wszystko jest ważne. Próbuje się przemycić boczną furtką zupełnie coś od czapy, co nawet nie ma luźnego związku z tą ustawą, ponieważ ona tego nie dotyczy. I z tego punktu widzenia, no, mam nadzieję, ja już nie wiem, czy w Sejmie, bo w komisji sejmowej też dwoje posłów Prawa i Sprawiedliwości głosowało za uchyleniem. Jeżeli to głosowanie się powtórzy, bo teraz zdaje się Sejm głosuje w ogóle. Już teraz znowu, komisja znowu odrzuciła. Tak, tym razem już większością 18-22, więc jeszcze tak, większa jest ta Tak, więc większość. Sądzę, że ten przepis nie przejdzie do nas, do Senatu, w związku z tym będziemy jutro obradować prawdopodobnie po godzinie 14. Odrzuci ten przepis, ale gdyby on był, ale może być tak, że już na etapie sejmowym tego przepisu po prostu nie będzie, a nie sądzę, żeby ktoś... To jest w ogóle taka maniera niestety części obozu tej władzy, żeby dla różnych bardzo przyziemnych, tak to nazwijmy, swoich słabości stosować zasłonę z najszczytniejszych haseł. I tak bardzo często, jak jest jakiś kryzys, to na przykład wyrzuca nam się jakąś uchwałę o największych bohaterach albo jakąś taką rocznicową, żeby uderzyć w ton patriotyczny, żeby jakby będziemy mówić o Bogu i Polsce, to ludzie zapomną, że tak powiem, coś tutaj popsuliśmy. I to do tej pory, że tak powiem, było używane nasze polskie symbole, nasza polska tradycja, nasi polscy bohaterowie. A teraz do tego, żeby jakieś szachrajstwa maskować, jeszcze się używa tragedii, która się odbywa na naszych oczach, bo to jest tragedia tu i teraz. I naprawdę powinniśmy się cieszyć, że Polacy się tak zaangażowali w tę pomoc. Powinniśmy myśleć, jak rozwiązywać konkretne problemy, które nie znają barw partyjnych, a które dotyczą i ludzi, którzy pomagają, i ludzi, którzy tę pomoc otrzymują. I jest naprawdę wiele przykładów, że potrafimy się dogadywać. Dzisiaj Senat w sprawie bardzo takiej górnolotnej, ale mającej dla wszystkich nas Polaków w przyszłości... Uchwała wspierająca aspiracje europejskie. Tak, jednomyślnie została przyjęta w Senacie. Pan marszałek był sprawozdawcą tego. Rzadko się zdarza tego typu sytuacja, rzadko się zdarza brak kontrowersji i to pokazuje zresztą, że potrafimy w tych sprawach się dogadywać, bo ja myślę, że dobrze by było, gdyby to, co dzieje się na wschodzie, naprawdę przypomniało nam wszystkim, że jesteśmy dzisiaj bezpieczniejsi dlatego, że jesteśmy na Zachodzie i że ta agresja, której doświadczają dzisiaj Ukraińcy, którzy byli nie mniej, panie redaktorze, pan się przecież też zna na Wschodzie. Wie pan, że absolutnie nie było tak, że Ukraińcy byli zjednoczeni. To było pokłóceni ze sobą. Przepraszam bardzo, Zeleński dopiero co chciał Poroszenkę do więzienia wsadzać. Niektórzy twierdzą, że nikt tak nie zjednoczył Ukraińców dokładnie, jak Władimir Putin. A oni Putin. Są zjednoczeni dzisiaj, bo pokazują, że w obliczu za rzeczy fundamentalnych trzeba zapominać o tym, co dzieli. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, senator Jan Maria Jackowski byli gośćmi programu Onet Opinia. Panowie, bardzo dziękuję. Dziękuję. Miłego wieczoru.